Kochani, czy jeżeli na pomidorach pojawią się objawy zarazy ziemniaczanej, to czy można wtedy pomidory uratować? Tak, ale trzeba działać szybko i zdecydowanie. Najpierw może o tym, jak wyglądają objawy, że coś się dzieje i należy przede wszystkim obserwować pomidory, rośliny i usuwać te ich części, które budzą jakiś nasz niepokój. Po pierwsze, mogą się pojawiać te objawy zarazy najpierw na starszych liściach, na tych dolnych. To będą takie brunatne plamy. I tutaj pokażę taki liść, bo u nas niestety ten problem teraz wystąpił po ostatnich deszczach. Właśnie takie plamy brunatne mogą wskazywać na to, że zaraza pomidora się pojawiła. To zawsze wyrzucamy poza działkę, nie do kompostownika. To jest na liściach, na łodygach teraz. Zobaczcie, na łodygach będą właśnie takie brunatne plamy. Te plamy tutaj są już jakiś czas, natomiast po ostatnich opryskach w ogóle to się nie powiększa. Można by w zasadzie cały ten krzak usunąć, ale my będziemy stosowali opryski i podlewania. Potem powiem o czym. Dalej, teraz, jeżeli chodzi o to, na czym zawieszone są owoce pomidora, to zobaczcie, że z czasem ta łodyżka zamiera i właśnie te pomidory trzymają się na takich niteczkach, na takich kikucikach, jak to widać tutaj w tym miejscu. No i jeszcze może się pojawić na samych owocach i wtedy wygląda to właśnie w ten sposób, że robią się takie głównie na zielonych owocach pomidorów, one przestają dojrzewać i robią się właśnie takie twarde, brązowe plamy. Tutaj ta szypułka też właśnie staje się brązowa. Co można teraz z tym zrobić? Właśnie, czy jest jakiś sposób na to, żeby tej zarazy się pozbyć, żeby ona się nie rozprzestrzeniała na pozostałe pomidory oraz po czym poznać, że zabiegi, które podjęliśmy, są zabiegami skutecznymi? Może zacznę od tego, że najczęściej zaraza na pomidorach pojawia się po obfitych deszczach czy po wiatrach. Jest to skutek obecności na roślinach zarodników grzybów, które najczęściej właśnie znajdują się w glebie i deszcz, który pada, po prostu podbija je do góry, dlatego one osiadają na dolnych liściach pomidora i zwykle właśnie ta infekcja jest widoczna na tych dolnych liściach pomidora. To samo może się wydarzyć, kiedy był wiatr. Byłby bardzo silny wiatr, on wtedy może te zarodniki również przenosić. I tak dokładnie było tutaj. Nasze pomidory są pod tym przykryciem, pod półfoliakiem, ale już teraz wiemy, że trzeba w przyszłym roku zrobić ten półfoliak o wiele szerszy, żeby również te skrajne pomidory były ochronione przed skutkami tego takiego ulewnego deszczu, a było tak, że 3 dni z rzędu padał bardzo silny deszcz, wiał bardzo silny wiatr, no i potem właśnie były te pierwsze oznaki na roślinach pomidora. Jakie są zalecenia? Aha, jeszcze może powiem, że jeżeli stosujemy różnego rodzaju opryski i podlewania, to będziemy wiedzieć, że to, co robimy, jest skuteczne, ponieważ właśnie tak jak to jest widać na tym listku, to po prostu zrobi się suche i będzie można te plamy
wykruszyć, tak jakby wykruszyć, prawda? No bo oczywiście nie będziemy ich wykruszać, ale to dla nas jest informacja, że po prostu zrobiliśmy dobrą pracę i potem już stosujemy tylko jakieś opryski i podlewania prewencyjne, żeby te objawy zarazy nie powróciły. Po pierwsze, należy natychmiast usunąć te liście, łodygi, owoce, czy nawet nieraz całe gałązki, które wykazują objawy. To należy zrobić, natomiast my zrobiliśmy to z grubsza, dlatego że stosujemy sposoby, które w zasadzie znacząco ograniczyły objawy zarazy. Pomidory dalej plonują, dalej są piękne w większości i mamy tych pomidorów mnóstwo. Dwa. Druga wskazówka jest taka, że jeżeli sekatorem na przykład właśnie obcinamy różne te zainfekowane części, to po prostu powinniśmy ten sekator zdezynfekować i możemy po prostu zrobić to alkoholem lub przygotować jakiś preparat dezynfekujący. To robimy po to, żeby tych zarodników po prostu nie przenosić z rośliny na roślinę. To, co obetniemy z oznakami zarazy, nigdy nie ląduje w kompostowniku, tylko po prostu w worku i zabieramy to poza działkę, żeby ostatecznie zarodniki usunąć. Skoro, to jest czwarta wskazówka, skoro zarodniki są w glebie, będziemy musieli ją później wydezynfekować, przeprowadzić biodezynfekcję, ale dopiero wtedy, kiedy pomidory zostaną już usunięte z grządki, zresztą my zawsze to robimy. Natomiast skoro one bytują w glebie i z kropelkami deszczu czy wody przedostają się na liście, to znaczy, że powinniśmy pomidory zaściółkować i to dosyć grubo. I my zaściółkowaliśmy pomidory grubą ściółką. Wcześniej ta ściółka została usunięta, ponieważ jest mnóstwo w tym roku ślimaków i one po prostu pod tą słomą w grządkach były, więc usunęliśmy w większości ściółkę. Natomiast zauważyliśmy, że w tym roku ślimaki w ogóle nie wchodzą na grządki pomidorowe, więc tę ściółkę tutaj przywróciliśmy. Nawet jeżeli one miałyby obgryzać rośliny pomidorów, to już nie zrobią jakiejś większej szkody, więc po prostu ta ściółka, gruba ściółka, to musi być dobrych kilka centymetrów. Ona nam ładnie po prostu zwiększy ten dystans. Kolejna rzecz. Nawet jeżeli na jakiejś roślinie, na jakichś roślinach pomidorów nie ma oznaki zarazy, to warto jest usunąć te wszystkie dolne liście. Pomidor już ich w zasadzie nie potrzebuje, jeżeli tego nie zrobiliście wcześniej. Tak, żeby przynajmniej 20 cm od gleby tych liści nie było. Również jeżeli miałoby być tak w tej środkowej części, w tej środkowej sekcji rośliny pomidora widzimy, że jest bardzo dużo na przykład liści i jest gęsto, co utrudnia cyrkulację powietrza, to po prostu jak najwięcej tych liści usuńmy, zwłaszcza tych liści słonecznych, które też już w zasadzie aż tak bardzo pomidorowi nie są potrzebne. On już w większości wydał plon, teraz te owoce dojrzewają, więc spokojnie możemy nadmiar liści usunąć. Bardzo ważne jest to, żeby zbierać pomidory jak najszybciej. One naprawdę nie muszą dojrzewać w grządkach. I ja, gdy tylko pomidory przełamią kolor, je zrywam i mam w domu taką sortownię mini, dojrzewalnię pomidorów i po prostu przekładam je, te najmniej dojrzałe, wkładam do pierwszej skrzynki, gdy one troszeczkę dojrzeją, przekładam do drugiej, do trzeciej, do kolejnej i te pomidory pięknie w domu dojrzewają i są równie smaczne. I dojrzewanie owocu pomidora poza krzakiem, no też w znaczącym stopniu eliminuje ryzyko wystąpienia już na samym owocu plam wskazujących na zarazę ziemniaczaną. I teraz najważniejsze, to jest opryski i podlewanie. I zacznę może od tego, co my stosujemy, a potem podam jeszcze dwa inne sposoby.
pomidory są podlewane co 2-3 dni gnojówką z czosnku. To jest świeża, wczoraj nastawiona gnojówka z czosnku, ponieważ już ją wykorzystaliśmy, tą, która była wcześniej. Gnojówkę z czosnku cały czas warto mieć i jeżeli ona się zrobi, czy mamy gotową gnojówkę z czosnku, wtedy z delikatnym rozcieńczeniem, bo normalnie gnojówkę rozcieńczalibyśmy 1 do 9, czyli 1 litr gnojówki na 9 litrów wody, to wtedy by nam dało 10 litrów. To możemy sobie stosować jako potem takie podlewanie prewencyjne. Natomiast kiedy już wystąpią te objawy zarazy na pomidorze, to wtedy my stosujemy pół na pół, czyli jedna porcja gnojówki, jedna porcja wody. I do tego dodajemy na 10-litrowe wiaderko 10 kropelek jodyny i tym podlewamy pomidory. Do tego jeszcze dochodzi oprysk i oprysk również jest robiony z czosnku. W ten sposób, że 10 główek czosnku gotuję w garku 2-litrowym. To są oczywiście rozdrobnione główki czosnku, 10 główek w garnku 2-litrowym. Potem, kiedy to się ugotuje, przykrywam pokrywką i stoi to kilka godzin. Najczęściej robię to wieczorem, a następnego dnia rano mam gotowy oprysk i dolewam do tego zaledwie litr wody i takim mocnym opryskiem czosnkowym wszystkie pomidory są pryskane. Wszystkie części pomidorów bardzo mocno. Czy to nie jest za mocne dla pomidorów, takie stężenie czosnku? Nie. Pomidorom zobaczcie, że w zasadzie nic się nie stało, ani też nie zmieniły swojego smaku. Co zrobić, jeżeli nie ma się gnojówki z czosnku? No to wtedy po prostu nawet wystarczy zalać czosnek wodą i nawet jeżeli to postoi dzień lub dwa, no to wtedy już to będzie miało jakąś swoją funkcję. Ja w domu zawsze zbieram wszystkie resztki czosnku, to są łodygi czy łupiny. Tutaj samych ząbków jest bardzo mało, ale właśnie w większości jest to to, co zwykle się wyrzuca. Ja to zbieram i potem, kiedy po prostu zachodzi taka potrzeba, no to jest to gotowe do użycia. Kolejny sposób, którego nie próbowałam, no bo ten działa, ale jeżeli ktoś by chciał, no to jeszcze są inne sposoby. Więc stosujemy sodę oczyszczoną i olej roślinny w sprayu i żeby to taki oprysk przygotować, to mieszamy 1,5 łyżki sody oczyszczonej i 1,5 łyżki czystego oleju roślinnego z 5 litrami wody. To musi być woda nie taka miejska, tylko albo woda odstana, albo woda taka deszczówka. No i po prostu dosyć solidnie opryskujemy tym nasze rośliny. Panuje takie przekonanie, że soda oczyszczona ma dobre właściwości antybakteryjne, które zapewniają ochronę naszym roślinom. Natomiast olej działa jako środek wiążący, który pomaga temu opryskowi zatrzymać się na łodygach, na liściach czy na owocach. I taki oprysk powinien być stosowany co tydzień. My nasz oprysk stosujemy co 2 dni. I podlewanie również co 2 dni. Kolejny sposób, który możemy zastosować, to jest znów z wykorzystaniem sody oczyszczonej. W pierwszy dzień, wieczorem najlepiej jest to robić, 2 łyżki sody oczyszczonej mieszamy z 5 litrami wody i bardzo intensywnie opryskujemy roślinę oraz ziemię, która jest wokół rośliny. To musi być tak intensywny oprysk, żeby ta woda z sodą po prostu spływała po pomidorze, po krzaku. W drugiego dnia stosujemy gnojówkę z pokrzywy, czyli tą gnojówką z pokrzywy nierozcieńczoną również pryskamy solidnie bardzo pomidory. Natomiast trzeciego dnia rozpuszczamy 1/3 kostkę drożdży w 5 litrach letniej wody. To mieszamy i za 30 minut możemy już wykorzystać do oprysku i ten oprysk też jest bardzo
obfity. No i właśnie obserwujemy, czy po tych zabiegach te plamy wysuszają się, bo jeżeli tak, no to oznacza to po prostu naszą wygraną. Dlaczego teraz to ma taki dobry efekt? Dlatego, że dostarczana sodka powoduje wybicie zarodników grzyba, a zastosowanie drożdży powoduje, że zasilamy nasze rośliny pożądanymi nowymi kulturami mikrobów. Co jeżeli ktoś nie ma gnojówki z pokrzywy? No to właśnie jest pewnego rodzaju problem, ale zawsze można, zanim się ta gnojówka zrobi przez 2 tygodnie, czy jak jest upał, przez 10 dni, to można już teraz, nawet jeżeli nic nie występuje na pomidorach, zawsze mieć tę gnojówkę. I tutaj znowu przypominam, że to, o czym bardzo często mówię, że nie czekajmy, aż pojawią się jakieś problemy na roślinach, tylko zawsze te składniki, których być może będzie potrzeba, miejmy pod ręką. Czyli właśnie niech to będzie gnojówka z pokrzywy, gnojówka z czosnku, to można zrobić i potem po prostu butelkować czy przechowywać w jakichś pojemnikach. Miejmy zawsze te łupiny po czosnku, zawsze żywokost czy wrotycz. To są krwawnik, to są rośliny, które powinny być zawsze w apteczce działkowca. Jeżeli są te oznaki zarazy, to nie znaczy to, że mamy rozłożyć ręce i że już się nic nie da zrobić. Jeżeli będziemy postępować zdecydowanie i systematycznie, na pewno dużą część pomidorów uda się uratować.